Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Speedrun 3.0. Gram, komentuję swoje ruchy. Zanim rozpocznę grę, to przypomnę tylko, że 3 czerwca odbędzie się kolejny zjazd na żywo szachusiów. Zapraszam serdecznie. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem oraz proszę śledźcie na Facebooku Szachuś fanpage. Tam też podałem film. Tam też nagrałem film o tym wydarzeniu króciutki. Wszystkie szczegóły właśnie tego wydarzenia są opisane. Zapraszam. Od razu powiem, że mam 50 miejsc grających, a już mam 32 osoby, więc jest osób już mało do zapisania. Będzie petarda, będzie pięknie. Przypomnę tylko, że to jest oczywiście event dla osób pełnoletnich. Zapraszam serdecznie i jedziemy ze speedrunem. Okej. Jedziemy. Mamy tutaj przeciwnika 1000, prawie 2000 w sumie. ED4 i E5. Proszę bardzo. Mnie uczono kiedyś w szachy, że jak dają pionki, to trzeba je brać, więc biorę, a potem się zacznę zastanawiać. Zdaję sobie sprawę, że to jest gambit Englund, Englund gambit, ale myślę, że tutaj sobie fajnie rozkminimy tę sytuację. Jest posunięcie D5. Jak dają pionki, to biorę. Pionek zrobił mi karierę. Ok. Teraz myślę, że wyprowadzę sobie pionka środkowego. Następnie będę chciał wyjść z koczkiem, więc to zrobię bardzo szybko. I chodzi o to, żeby oczywiście bronić się tutaj na E4. Przeciwnik prawdopodobnie zrobi roszadę albo... O właśnie, o to ciekawe. No to tutaj zagram goniec G5. Goniec G5. Wyprowadzając kolejną figurę, tutaj atakuję tego skoczka, żeby on nie miał opcji zbicia. Tutaj już tylko podgłaśniam. Dobra. I teraz pytanie. Jak zagram tu, to on mi może zagrać tak. Jak zagram tutaj, to on mi zbije z szachem. Mogę F3 spróbować. Z drugiej strony może zagrać hetman D2 z długą roszadą. To też może być ciekawe, ale chyba nie. Dobrze. Może goniec D3 w ogóle. Niech będzie goniec D3. Wsparcie dla pionka się przyda. I takie nietypowe może skoczek na E2? Nie, skoczek na F3. Skoczek na F3. Grajmy normalne szachy. O, zobaczcie. I on stracił tempo w ten sposób. Goniec E6, goniec G4. Czuję, że jest dobrze, moi drodzy. Gram H3. Jest pionek więcej i gram H3. Zdążyłem w ten sposób wyprowadzić jedną figurę więcej. Goniec będzie zmierzał tutaj. Ale ja mam taką opcję, że zagram G4. On zagra tu i ja zagram tak. I on będzie miał chyba problem. On zagra tutaj. Ja mogę zbić. Zepsuję mu strukturę pionów. I zrobię nawet roszadę. Tylko potem H5. Tu się będzie trzymał. Nie, to nie będzie się trzymał ten pionek. Mogę postraszyć też goniec C4. On nie ma roszady. Jeszcze tak. Może tak, tak. Nie, no G4 trzeba zagrać. G4 trzeba zagrać. No i pytanie, czy iść tutaj skoczkiem. No to wypada tak zagrać generalnie. Nawet trzeba. Trzeba tak zagrać, moi drodzy. Więc tak uczynię. On zagra tu, ja zbiję, on zbije i... W sumie nie wiem, może nawet hetman E2 obronić, zrobić długą? Bo pójście w długą roszadę może mieć więcej sensu. Mój plan generalnie jest też taki, że ja chcę tego gońca G6 przytrzymać mocno i go nie wypuścić stąd. Czyli chcę taką strategiczną przewagę sobie tutaj zachować. Zdziwię się, jak on zagra tak, więc nie będę musiał wybijać. Dobra, teraz muszę wybić, bo grozi po prostu bicie na D5. No dobra, goniec musi wybić skoczka. Mój skoczek stoi aktywnie. On tak nie może. Znaczy teraz może. Będę musiał zrobić po prostu roszadę. Tylko pytanie, czy zrobić krótko. On zagra tak i będzie mnie straszył. Na pewno tak będzie. Czy hetman E2? Hetman E2 mnie bardziej przekonuje w tej sytuacji. Hetman E2 z opcją obrony. I też chcę zrobić długą roszadę. Dokładnie. Robię dokładnie też to samo, co przeciwnik. Za chwilę mogę schować fajnie też króla. Dokładnie, też idę w to samo miejsce wieżą. Tyle, że ja mam pionka więcej i bardzo chętnie tutaj to przytrzymam. Dobra, chcesz wymieniać skoczki. Jest to słuszna koncepcja i ja chętnie z tego skorzystam, mój drogi przyjacielu.
Nie będę się nawet długo nad tym zastanawiał. Jeżeli przeciwnik chce wymieniać, to pozwolę mu na to. Ten goniec nie gra. Tu już mogę spróbować postraszyć, grając goniec C4. Wydaje mi się, że moja pozycja jest już kompletnie wygrana. To jest kwestia tylko wykończenia przeciwnika i nie dania mu opcji jakiejś na kontrę. Więc myślę, że sobie tutaj poradzimy. Ale też nie chcę za dużo mówić, bo różnie bywa właśnie w tych szachach. Teraz tak, co on wejdzie tu? Nie, no przecież mam widełki. Jakieś szachy są? No nie. Mam widełki, biorę wieżę. Podstawił. Wygląda to bardzo prosto. Ok. Nawet tak jeszcze mogę zagrać. I zdobyć całą wieżę. W sumie mogłem zbić. Nie, nie mogłem, bo on hetmanem by odbił. Teraz tak, goniec B5 jest jeszcze lepsze. Hetman C5, tu nic nie działa. Bije skoczkiem, dlatego że mogę odbić tutaj za moment. A, już się wystraszyłem, że przeciwnik daje mi matę, ale to była czysta rozpacz. No dobra. Przeciwnik oddał hetmana. Może widział, że mata daje? Nie, no bez jaj. A, no widzicie, czasem tak bywa, że troszkę się postawimy przeciwnikowi i on się zgubił. Zagrał gambit, ale go zagrał jakoś tak niemrawo troszeczkę. No i cóż mogę powiedzieć? Najgorsze będzie teraz to, nie chcę tutaj krakać, ale jak gość ma teraz 7,5 minuty i najgorsze jest to, jak on teraz będzie czekał do samego końca. To będzie bardzo nie fair, a na to wygląda, no bo... No, nie wiem o co chodzi. Okej, no i poczekamy. Zawsze sobie możecie oczywiście przewinąć ten materiał, jeżeli tutaj będzie takie zwykłe czekanie i rozpacz, więc zobaczymy, jak to się za chwilę potoczy. Za chwilę albo za 7 minut, moi drodzy. To tak przy okazji czekania trochę opowiem może jeszcze o tym 3 czerwca, gdyż jest to bodajże trzecia edycja. Bardzo fajna atmosfera zawsze była na turnieju. Jeszcze w ogóle w tym zjeździe będziemy mieli możliwość grać na szachownicach składanych elektronicznych. Przyjedzie też właśnie twórca tej szachownicy, będzie również grał, on jest też szachistą. I będziemy wyświetlać to na Telebimie, tylko że to nie będzie ogólnodostępne, tylko wewnętrznie będziemy sobie testować właśnie te szachownice. No, atmosfera jest przepiękna, ludzie są fantastyczni. Rywalizacja jest też fajna, bo generalnie gramy towarzysko. Oczywiście jakieś puchary też zorganizuję, ale no, rywalizacja właśnie o, tak naprawdę w cudzysłowie mówiąc, nic jest jeszcze ciekawsza i zacięta. To naprawdę będzie fajna, fajna atmosfera. Zapraszam, bo raz w roku coś takiego robię. Częściej niestety nie. Wiem, że nie wszystkim pasuje. Dobrze, słuchajcie, jedziemy dalej. 2025 jest E4. Zagrajmy obronę sycylijską. Najlepiej jak potrafimy. Może wariant Najdorfa D6, jeżeli on pozwoli. Nie, nie pozwoli. Zagrał G3. Skoczek wychodzi na F6 z atakiem na pionka. Dobra, jest posunięcie D3, czyli mięciutko. Wyprowadzam kolejną figurę. Dobra. No i trzeba wyprowadzić kolejne figury, więc zagram G6, goniec G7. Żadnej filozofii tutaj nie ma. Na razie D4 nie może. Tutaj skoczek, a wieża E1 zagra. No ale na razie robię sobie roszadę. Hetmanem nie zrobię roszady, bo jest to niemożliwe. Okej, okay, teraz grozi ruch D4. Grozi, żeby zbudował sobie centrum. E5 można grać. Można przywalić, tu przytrzymać. Normalna sprawa. Jeżeli zagra tak, zastanawiam się nad biciem i wieża E8, żeby tu atakować. Tak, tak zrobimy. Tak zrobimy. Troszeczkę zniekształcimy mu pozycję, znaczy strukturę pionków i wieża E8, żeby moja wieża była aktywna. Goniec również się tutaj otwiera. To wybicie będzie, myślę, że przyjemne czarnymi, dlatego że po wymianie na przykład hetmanu wybijam wieżą. Skoczek tutaj będzie miał fajne opcje wejścia do obozu przeciwnika, więc myślę, że to się bardzo dobrze będzie trzymało. No ale też on nie musi zbijać na C5. On może zagrać na przykład skoczek na C3, może wyczekać, może zagrać goniec G5, to dostanie H6. Oczywiście mój goniec też na G4 bardzo chętnie się zakotwiczy, żeby uderzyć w skoczka i żeby uderzyć w punkt D4. Więc tutaj już się pojawiają opcje fajne. Aha, jeszcze jest przecież ruch D5.
No przecież, posunięcie D5 istnieje. Wtedy skoczek B4, A3 mogę dostać, skoczek A6. Ten skoczek nie będzie tam stał aż tak źle, bo on się przez C7 może się przedostać. Zagrać B6, B5 i też będę naciskał na ten punkt E4. To powstanie taka trochę jakby Benoni z domkiem u białych. No ciekawe w sumie rzeczy. Zobaczymy, jak się to potoczy. Więc spokojnie poczekamy. Na pewno przeciwnik ma zagwozdkę. Z drugiej strony jeszcze, zobaczcie, jak zagra D5, tak się teraz zastanawiam nad skoczek D4. Bo jeżeli on zbije na D4, ja odbiję pionkiem, on hetmanem, no to mam kapitalne bicie na E4 ze świetnym, powiedzmy, wyrównaniem, a nawet dobrą pozycją. No dobra, poszło bicie tutaj, więc odbijam pionkiem. Wymiana hetmanów. Jak zbiję skoczkiem, nie, zbijam wieżą. Wieża jest na wolnej linii i już ten pionek mnie nie interesuje. Tak jak wspomniałem, chcę zagrać tu, ale też przecież mogę zagrać aktywnie gońcem na przykład na e6. Tak, nic nie zrobię od razu, chociaż grożą widełki. Tylko on od tych widełek sobie ucieknie. Zastanawiam się, czy skoczek d4 nie działa, czy może goniec g4 w ogóle z opcją bicia. Wiecie co? Zagram prymitywnie. Skoczek na b4. Czy to jest prymitywny ruch? W sumie do końca nie wiem, bo grożę takim zagraniem. On może e5 zastosować taki ruch. W sumie tego ruchu nie doceniłem za bardzo. Ale myślę, że nawet po tym posunięciu jest opcja skoczek na d5. Jeżeli bicie, to bicie. Skoczek nie ucieknie, bo bije na e5. Ale on może mi wtrącić posunięcie goniec g5. I wieża może mieć kłopoty, ale mogę odejść. Dobra, poszło inaczej. No to słuchajcie, mam skoczek c2. No to podstawił widełki. W bardzo prosty sposób. Dobra, zbijamy wieżę, która nie jest aktywna, dlatego że odciągamy wieżę z aktywnej pozycji e4. On ma pionka więcej, ale my mamy. Myślę, że b6 zagram, dlatego żeby wstawić gońca na b7. Goniec e6 też wyglądał sympatycznie, ale konfrontacja z tym gońcem, gdzie mam jakość więcej, będzie raczej lepszą opcją. Mam nadzieję. Znaczy, no tak, będzie lepszą opcją. Mówmy wprost, zero-jedynkowo. To będzie dobra opcja. Goniec na e7 może zagrać. Ja zagram wieżą, on zbije, ja zbiję, on zagra skoczkiem i ja goniec d8. No i oczywiście będę chciał grać tak i zmęczyć tego skoczka. On może wyrobić sobie wolnego pionka, różnobarwne gońce, ale myślę, że to i tak będzie wygrana. To znaczy, to jest wygrana. Tyle, że jeszcze trzeba to wykończyć. No zobaczymy też, jak on się zachowa, bo on może zagrać na przykład tutaj. No to i tak zagramy goniec B7 z planem wejścia drugiej wieży. W takich sytuacjach oczywiście trzeba zachować spokój. Dobra, jest ta opcja, o której mówiłem i na pewno zbije skoczka. Bo bicie skoczka tutaj jest chyba całkiem niezłe, mimo że oddaje bardzo fajnego gońca, bo skoczek wchodzi do centrum, to już mówiłem, ale wtedy goniec D8, żeby nie wpuścić nigdzie tutaj tego skoczka, żeby on nie robił nam szkód. Jedno jest pewne. Czarne w tej sytuacji osiągnęły ogromny sukces debiutowy. Gość podstawił jakość przy okazji. No jeżeli tutaj, to nie mogę też zbić pionka, bo wieża tu i dalej widełki będą grozić. Co? A w sumie to ciekawe podejście. Tutaj. O, taktycznie nie ogarnąłem. Taktycznie tego nie ogarnąłem. Wiecie dlaczego? Bo jak zagram na przykład tu, on zagra skoczkiem tu. Jak ja zagram tak, to on mi wejdzie skoczkiem tu. Jak ja tu. A, dobrze, nie stracę jakości. Bo myślałem o goniec D8. Jak skoczek by wszedł tutaj, to bym miał taką wieżę i gońca. Jak odejdę tu, to mi bije gońca i potem bije tutaj na B7. Więc by się wyrównało, on by jeszcze z pionkiem więcej został. A to nie działa. A, no właśnie, i to jest ta czujność, słuchajcie, której mi zabrakło, więc wygląda na to, że B6 może nie było najlepsze, tylko trzeba było grać gońcem na E6 bardziej naturalnie. Ale teraz tak, jeszcze analizujemy to. Tutaj zagrał. Też ładny ruch, no bo zobaczcie, grożą widełki. Jak zagram tak, to on mi weźmie pionkę. Nie mam wyjścia, muszę tak zagrać. Weźmie mi pionkę. No trudno. No goniec B7. Dwa pionki będą mnie. A tak jeszcze pocisnąłeś. To ciekawe w sumie. Dobra, tak. Teraz widzę taką opcję. Jeżeli on zagra tutaj, to ja zbijam tu. Jeśli on tam, to ja zbijam tu i miałbym przewagę?
Nie wiem, ale zbijam tak. Teraz to na pewno mam przewagę. I to bardzo dużo. Jak to by było? Czekajcie. Skoczek D4, goniec bije tu, skoczek wskakuje, a ja biję tego, on mi bije to. Aha, i figura więcej zostaje, to no dobrze sobie przemyślałem, okej. Ale jeszcze tak, skoczek wskakuje tu, ja biję, on bije, a ja musiałbym odbić tym i on tu, widełki. Wprawdzie bije tam, on mi wie, że ja tu, ja mam pionka więcej przy różnopolowych. No dobra, jeszcze można by było w sumie to grać, bo tu F2 by wisiało, bym zagrał taki, goniec D4. No to, czyli gość mógł trochę lepiej w sumie zagrać. Bo wszystko, bo ta pozycja jest jeszcze gorsza dla niego. No słuchajcie, ciekawie się będzie robiło. Będzie się robiło bardzo ciekawie już w tym speedrunie, dlatego że zawodnicy około 2000 wzwyż, to już jest dobra, fajna półka do gry. Będą na pewno ciekawe partie, mam nadzieję, i będzie tych partii pewnie w odcinkach mniej, dlatego że one będą dłużej trwały. Zakładam w ten sposób. No i w co? W tej sytuacji sprawa jest bardzo łatwa, bo wieże są na wolnych liniach, są bardzo aktywne. Przeciwnik nie ma opcji na jakąś tam super aktywność, więc i plany są czarnymi bardzo łatwe. No tutaj się nie da ukryć. Wieża C2, pionek wisi, więc skoczek jest do niego przyklejony. Jeżeli skoczek odejdzie, no to tego pionka oczywiście trzaśniemy i wszystko będzie pięknie działało. Przeciwnik myśli. Zwykle też jest tak, że jak mamy już gorszą pozycję i wiemy, że jest źle, to wtedy zastanawiamy się dłużej i myślimy, a powinno być odwrotnie, czyli zapobiegać temu, żeby nie dostawać gorszych pozycji, czy nie być zaskoczonym podczas gry. W ogóle rozegranie partii szachowej w taki sposób, że jesteśmy zadowoleni i generalnie przewidywaliśmy posunięcia przeciwnika, jest niezwykle satysfakcjonujące, wierzcie mi. I warto na pewno do tego dążyć, żeby starać się grać w szachy coraz lepiej i rozegrać swoją partię w taki naprawdę zadowalający sposób. To na pewno wszystkim życzę tego wszystkiego, życzę wszystkim, żeby w pewnym momencie mieć taki poziom gry, że będziemy bardzo usatysfakcjonowani swoją grą. I to już niezależnie od wyniku, bo można przegrać naprawdę dobrą partię, rozegrając, oczywiście jakiś tam błąd się popełni po drodze, no bo zwykle tak jest, albo mikrobłąd, gdzie jesteśmy z tego też zadowoleni. Ja nieraz miałem w swoim życiu takie sytuacje, gdzie grałem z zawodnikami silniejszymi od siebie, zwykle to tak było, i przegrywałem te partie, ale byłem niezwykle usatysfakcjonowany i zadowolony z przebiegu gry. To znaczyło, że no raz, że był jakiś tam rozwój, progres i że dużo widziałem, tylko oczywiście przeciwnik jak był lepszy, powiedzmy arcymistrz czy mistrz międzynarodowy, no to na pewno widział troszkę więcej ode mnie, czy jakieś niuanse, ale to naprawdę można się z tego bardzo cieszyć. Oczywiście zdwoiłem teraz tutaj wieżę, żeby zagrać na C1 i wymienić wieżę i to będzie już wtedy easy realizacja. No i życzę wam, moi drodzy, tego, ale żeby to uczynić, no to no, sami dobrze wiemy, że trzeba nad szachami trochę popracować. Można grać sobie od niedzieli do niedzieli, oczywiście, i cieszyć się również szachami na swoim poziomie. Są tacy zawodnicy, jest bardzo dużo oczywiście takich to moich widzów zapewne, ale też kto jest bardziej ambitny, chce tam powiedzmy zdobyć trzecią, drugą kategorię, to jest do zrobienia. Oczywiście też wyższe kategorie są mile widziane na tym kanale, dlatego też, moi drodzy, dobra, nie chcę tu mówić o swoich kursach teraz, bo to nie jest reklama. Kto mnie zna, ten się troszkę orientuje co i jak, ale ćwiczyć trzeba, grać trzeba, zadawać pytania i takie tam, no wiecie, to fajne rzeczy. Ja wiem, że się czasem rozgaduję na te tematy. Mógłbym gadać długo, długo, długo. No, będzie okazja 3 czerwca, moi drodzy, sobie pogadać do oporu i to jeszcze na żywo, więc zachęcam do udziału. Tu wracam oczywiście do tych szachusiów w tym momencie. No i cóż, wracając do partii. Przeciwnik ma ogromne problemy i on sobie z tego zdaje sprawę. Może goniec F1, żeby nie było wymiany wież, ale przecież ja go tutaj i tak zamęczę, bo jak wieża zagra tu, zagram wieżą tu, on zagra tu i ja wtedy wieżą tu i wtedy będę atakował skoczka i wieżę. On będzie zmuszony do wymiany wieży, więc
No i widzimy, jak się długo zastanawia, więc w tym wypadku chyba nie działa to jak należy. No tak, coś tam pokićko. Zobaczcie, 20 parę ruchów. Nie wystarczy czasami spróbować prymitywnie zagrać. Tutaj wracam do skoczka B4 w tym momencie. Skoczek B4. Ale też debiut był rozegrany w sposób prawidłowy, więc przeciwnik się tylko tam trochę pomylił, a nam się udało to wykorzystać. Tutaj też nie do końca wszystko dobrze przeciwnik analizował, jak trzeba. No i zostało mu już 10 sekund, słuchajcie. No cóż mogę powiedzieć? Speedrun będzie trwał dalej. 3, 2, 1, 0, moi drodzy, koniec partii. No cóż, dziękuję wam serdecznie. No zobaczcie, 1987. Najlepszy rocznik, co nie? Najlepszy rocznik. Dzięki serdeczne za dzisiaj. Dziś troszkę krócej. Do zobaczenia. Widzimy się w kolejnych odcinkach.